wykonywać skręt w lewo na drodze jednokierunkowej. Popatrz tam na znaki. Droga jednokierunkowa nam się rozpoczyna. Skręt w lewo będziemy wykonywać. Popatrz, znak. Kierunki na pasach ruchu mówi o tym, że będziemy mieli dwa pasy do skrętu w lewo, czyli jest to sytuacja wyjątku, gdzie w takiej sytuacji w lewo możemy skręcać z obu pasów, tak? I wtedy warto zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego trzymać się prawego pasa, tak? Bo dalej już później po skręcie nie musimy zmieniać tego pasa na prawy, kontynuujemy sobie dalej jazdę.